Trzeba za twórczy, że powiem. Ale co, Malbiekę mówisz? A, nie wiem, czy ona wiesz. Znaczy, wiedzę tam. A jak grać na sam początku? Na początku nie grać? Tak. A nie, znaczy... Nie ma sensu nagrywanie dwa razy takiej samej płyty, nie? Więc jakaś zmiana będzie, aczkolwiek myślę, że nie będzie ona aż tak wielka, bo myślę, sądzę, że na płycie Bzy jednak jakiś tam kierunek i styl, wiesz, zespołu się gdzieś ujawnił, już tam bardziej skrystalizował. A teraz rozwijamy tę koncepcję, no z drugiej strony też mamy rok 90, wiesz, 8 w tej chwili, znaczy, koniec wieku, wiesz, nie? I nie sposób też tkwić w jakichś klimatach sprzed paru lat w tej chwili, nie? Tak, tak. W ogóle się dużo dzieje na świecie, wiesz, w muzyce. Tak jak mówiłeś wtedy, sądzę, na tym planie, na planie tego klipu będę żyła. Że tam jest właśnie takich technicznych rozwiązań. To znaczy, wiesz, jest i tak... Bajerów, że tak powiem, nowych. Jest i tak, i nie. Zresztą mi się wydaje, że jak przyjedziecie kręcić, to będzie możliwość już w ogóle usłyszenia czegoś, bo to będzie w trakcie, wiesz, miksowania i myślę, że parę rzeczy będzie już po prostu jasnych, nie? Jakby, no. Jedno jest pewne, że na pewno zespół jakby... Znaczy, no nie daje dupy, tak bym powiedział, w sensie takim, że nie jest to bardziej... Dużo powiedziałem. Nie jest to bardziej, nie jest to popowe bardziej niż to, co robiliśmy do tej pory, czy jakby nie... Jest bardzo... No jest rockowe, no, zdecydowanie też rockowe. Znaczy, na pewno jest jedna kwestia, tylko nie wiem, czy to już musimy tutaj wymyśleć sami, czy tym się chwalić, czy o tym nie mówić, że na pewno dużo obrabiamy komputerem, nie? Różne rzeczy. Znaczy, my teraz off the record to jest tak. I dlatego, nie, tak to poruszono, bo w zasadzie wiesz, no, jest to fakt, nie? Tylko nie wiadomo, czy na to kłaść nacisk, czy tylko o tym może wspomnieć, wiesz, bo takie rzeczy... Się też wspomnieć. No, bo takie rzeczy potem, a komputery za nim to zagrały, nie? Dokładnie. A to się robi, wiesz, aktualnie się robi na świecie. Na świecie w ogóle nikt w ogóle nie pracuje bez komputera przy nagraniu. Ale to właśnie to może właśnie przy okazji pokazać to, czego nie było, przy tym zamarkowali. Czego właśnie... nie było przy poprzednich płytach, nie? Na wyjątkiem może masteringu. Może właśnie pokazać, że na czym polega, jakby też tu... Tak, może wspomnieć, że masz komputery, służą, że same grają. Przybliżyć z każdy etap. Tylko, że to też musimy chyba sami się zastanowić, czy to jest politycznie, wiesz, bo to... No ja myślę, że w warunkach polskich jest to niepolityczne, żeby o tym mówić po prostu. Tak, no bo... Z jedynie, które nawet nie mówią na to... No, komputery, nie? Pierwsze samplery, to wszyscy... automaty grają. Tak, wiesz, to nie było nazywane elektroniką. Generalnie dzisiaj powiedzmy, że ten komputer, nie komputer, jest to jakieś tworzywo, wiesz, którym się tam posługujemy, nie? Czy też metoda w ogóle robienia jakichś rzeczy, natomiast no, sądzę, że w wersji live te utwory będą dokładnie brzmiały tak samo, jak jesteśmy w stanie to odegrać, tworzyć się w studiu bez pomocy komputera. No, akurat komputer nam pomaga o tyle, że nie musimy wtedy wynajmować takiego studia typowego w ogóle, nie? Bo stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać tą płytę metodą nakładek, że nie nagrywamy jej na żywo, live, tylko po prostu rejestrujemy wszystkie instrumenty oddzielnie. Co zresztą w ogóle robiliśmy 1000 lat temu w ogóle na każdej płycie. Nawet tych, które tam na modliszce, która miała bardzo dużo elementów live, że po prostu była nagrana taką metodą większość rzeczy, podkłady, niektóre utwory, takie jak na przykład drzwi w całości były nagrane na żywo, nie? Poza tym tutaj nie używamy analogowych urządzeń. Nie używamy analogowych urządzeń, na przykład magnetofonów, tylko rejestrujemy wszystko na hard dyski i do komputera też. Mówię do komputera, ale to nie wiesz, chyba trzeba będzie rozmawiać o muzyce, nie? Tak, nie, jasne, że o ideologii wiesz. Chyba to na twórcze jest, wiesz, no. Trzeba wspomnieć, że tak, ten komputer to nie jest taki, że sobie wiesz, jacie guzik i sam nie domaszynować tego. Służy do pomocy. Ja zawsze mówię wszelkim, wiesz, jakimś takim wszystkim oponentom, wiesz, tej sprawy, to mówię tak, że...